Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Michał, Rawik i południowe miasteczko, ewentualnie południowy park Stick of Truth. Nie wiem, czym jest Truth, to na pewno jakiś truteń. Nieważne, dobrze, moi państwo. Powiedzmy, przechodząc do samej gry, do samej rozgrywki. Wiem, że gra wyszła jakiś czas temu, zdążyła wyjść kolejna część, ale gry tej nie ogrywałem, a uważam... Nie ogrywałem, w ogóle nie grałem w nią. A uważam, że z takimi grami powinno się przynajmniej raz w życiu spotkać. Także cóż, zacznijmy. Tak, wiem, że usunie. Nie grałem dużo, tylko chciałem sprawdzić, czy takowa gra działa. No i co tu dużo gadać? No, słuchajcie, wydaje mi się, że generalnie nie ma o czym mówić. Wszyscy wiedzą, czym jest... Deep in the lands of Zaran. The humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the drow elves can manipulate his mind, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Ten, kto kontroluje kijek, ma władzę nad wszechświatem. Zapamiętajcie, to lekcja na dziś. Jej! Kreator postaci, co to jest? Okej. Okej. Nie no, ja niby do czarnych nic nie mam, ale że... Weźmy się tak troszkę pomiędzy. Nie mam pojęcia, o czym mówiłem. To jest chyba taki generalnie u mnie standard, nie? Że zaczynam jakiś temat, zaczynam jakąś jedną rzecz i generalnie, ej, ale śmiesznie, zobaczcie, suwakiem przechodzimy pomiędzy... What the fuck, bro? No nieźle. Dobra, ej, ale kozackie afro, nie? No, w każdym razie, co ja chciałem powiedzieć? Powinniśmy tak wyglądać normalnie. Co ja chciałem powiedzieć, słuchajcie, to, że generalnie South Park wszyscy pewnie kojarzą, albo powinni kojarzyć. Jak nie z gry, to z serialu. Ewentualnie gdzieś tam chyba nawet jakiś film wyszedł, prawda? Tak szczerze, to coś mi świta z tym filmem, ale nie bardzo go... Było coś, kurczę, rzeczywiście oglądałem. Ej, szczerze, a weźmy chyba, może zostawmy tak. Znaczy, nie wiem bardziej, czy prześmiewczo robić. Ej, albo takiego ogurasa byśmy sobie walnęli. Bo kurczę... No, taki jakiś przylizany. Nie, ten mi się podoba, bo to jest taki trochę ja z taką kupą na głowie, prawda? Weźmiemy sobie kolor kupy. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Mamy wdzianko. Jest smoking? Hehe. O kurde, z krową. Patrzcie. A no tak, bo oni mieli drużynę krów. Także, jeżeli... Albo taki sweterek dziadka. Wow, ale te, nie, taki sweterek dziadka, to normalnie nie ma wuja we wsi. Tak szczerze... Nie. To jest niby spoko, tak trochę wyglądamy jak organista. Panie nasz Boże, pobłogosław nas przed szukaniem kijka prawdy. Nieważne, zaraz mnie ścigną za jakieś, nie wiem, obrazy religii, czy wartości religijnych, czy innych pierdoletów. To tak, może być tak, bo to jest tak trochę na wydżebongu dosyć. Może być pięknie jak organista, albo coś jeszcze mi wpadło do łba, słuchajcie, tylko nie mam pojęcia co. I co by tutaj zrobić? Dobra, idźmy tak, to wygląda prawie jak moja bluza z... co to jest dodatkowa? Jeszcze spodnie mogę sobie wybrać, nie? Ej, a dobra, to weźmy ten taki, ja mam takiego bluzę taką z Big Forka. Ale to wtedy nie pasuje mi do włosów tutaj. Kurczę. To dobrze, weźmy tak, nie wiem. A tu weźmy spodnie różowe. Może nie różowe. W sensie jakieś...
Żółte spodnie weźmy. Tak, weźmy sobie żółte spodnie, przynajmniej nikt nie będzie widział, jak się zlejemy w gacie. O! Co dalej? No, także tego możemy być z podbitym okiem. To będzie taki przegryw życiowy, to i... O, albo z gównem na twarzy też ładnie. Może to jest pewnie jakaś blizna czy coś, nie? Ja po prostu takie zło wrodzone, jego obrażam grubo, tam gówno na twarzy, to... Ta łezka to tak... Ciekawa sprawa. Ej, tak myślę, z podbitym okiem chyba będzie całkiem spoko. Tak, będziemy sobie z podbitym okiem. No kurczę, no normalnie informatyk to musi być. Muszą być okulary. Jakie ja bym chciał okulary? Jakie damy ci okulary? Damy ci okulary? Damy ci okulary. Takie lenonki? Ej, może być coś takiego. Może być coś takiego. A to co zmienia? A dodatkowe co zmienia? A szkło. Łocie panie, tu szkła możemy se zmienić. Łożesz ino ty w mordę jeża ty. Ale faska. Nie, szkła mogą być takie, jakie były. O, takie były. Taki ni to czerwień, ni to co to. No a oprawki to chyba polecielibyśmy szlagierem. Czarne. Może taki brąz? Nie no, weźmy se czarne, weźmy se czarne. Proszę bardzo, oto nasza postać. W żaden sposób się pod nią nie podpisuje. Znaczy on jest taki, taki do granic możliwości nudny i normalny, nie? To jest po prostu taki... cholera jasna... Taki ja. Tylko bez okularów. I ma więcej włosów i niż ja mam i kiedykolwiek będę miał. No cóż. No cóż. Dobrze, także cóż. Południowy Park. Witam serdecznie. Witam serdecznie o to nasze piękne miasteczko, w którym będziemy toczyć swoją rozgrywkę, w którym dzieją się niesamowite rzeczy w serialu i w filmie. Polecam generalnie. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Chciałem powiedzieć, że... O, wow, nowe zadanie, nowy. Oj, gotówka, 4,34 dolara. O, wsad, żeby poruszać się po pokoju. W ogóle traktuję go jak jakiegoś takiego ostatniego debila, nie? To jest tak przykre. Znaczy, ale z drugiej strony, tak najpierw myślę sobie, o Boże, ale jak kijowo z tyłu ta fryzura wygląda. Pier. No, w każdym razie... Albo otworzyć drill pojemnik, tararara, na niego, przeciwko niego naciśnij spację. A, okej. Okay. Tu nic nie ma. Jeszcze raz, bo mi napisy zasłaniały. Okej. Okay. No, ale potem jak w sumie zobaczyłem, jaki i ten dzieciak, w zasadzie, jakie my mamy podejście, to... no, to tego. To jednak stwierdziłem, że nic dziwnego, że patrzę na niego jak na debila. Ej, czy to co? I to tyle? Nie mogę tu nic więcej robić? Halo? Close toys. O, tu mogę. Dzień dobry. Ło, karta z baseballistą i gotówka. Weź wszystko. Weź karta z baseballistą. Weź wszystko. Nieważne. Generalnie jakby ktoś jeszcze nie wiedział, nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy nie wiedzą, co to South Park, w sensie, którzy w tę grę nie grali. I w ogóle, ale no powiedzmy, że jeżeli ktoś taki się tutaj gdzieś znajduje i jest,
to generalnie jest to taki troszkę, powiedzmy, RPG. Tak, tak, to jest RPG w zasadzie. Czy ja tam mogę wejść? O, dzień dobry. O! O, kibel. Wszyscy doskonale wiemy, że kibel jest najzabawniejszą i najwspanialszą rzeczą, jaką możemy odkrywać w grach komputerowych. Stara gąbka, zardzewiała rurka. Pewnie, że weź wszystko. Mam jakieś inwentory? O, mam cię. To pod I znalazłem, czy pod... O, wait. Pod I, czyli taki standardzik. Dobra, mamy płeć. Mężczyzna, wiek zasłonięty. Okej, okay, wspaniale. Związek wolny. Wartość netto. Boże, wartość netto. To tak po prostu jakby nas na jakimś rynku wyceniali, nie? Mamy tutaj jakieś brońki, nie brońki. Mikstury. Tu mamy śmieci. Okulary. A mogę je zdjąć na przykład? O, mogę je zdjąć. Ej, nie no, ale załóżcie mi moje okulary. Halo, one mają właściwości jakieś? Rażące światła kawiarni. Aha, czyli pewnie żadnych. Zarost. Ej, wait, jeszcze tylko zadania. Nowy. Idź na dwór i znajdź jakieś dzieciaki, z którymi mógłbyś się zakumplować. Dobra, dobra, wszystko w swoim czasie. Na razie... O, tym się bije, a co robię prawym? I ten Cartman śmiejący się gdzieś tam... O, kibel! Gdzieś tam z tyłu. Ej, jeszcze raz, jeszcze raz. Chodź tu. Chodź, uwolnimy takiego kupsztala. O kurczę, dawaj, dawaj, dawaj. A, taka dobra kupa. Czy ja mogę teraz podnieść? W sensie, like, fo... To jest po prostu bobek chwały, słuchajcie. To jest, czy ja naprawdę mam teraz bobka? I to w miksturach. Ja cię kręcę, po prostu to jest bobek, nie, to może nie chwały, to jest bobek przerażenia albo coś, bo... Aha, mogę się umyć, tak? Okej, okay. Specjalnie nie wyglądam na zadowolonego z tego faktu. Dobra, woda, nie... zostawimy wodę, niech się leje, może przestaną nas traktować jak debila. Jak się, niech się zastanowią nad swoim zachowaniem, tam nie mogę wejść, prawda? Tu też nic nie mogę otworzyć, dobrze, no to idźmy na dół. Nie można mnie tak traktować, drodzy rodzice, za karę będziecie mieć teraz, prawda? Obstawiam, że tam jest wyjście, więc idziemy w przeciwną stronę. Nie wiem czemu w tej bajce zawsze, znaczy bajce, w tym serialu zawsze było tak, że... No i mi się wydaje, że wyjście było właśnie w prawą stronę, nie? Bo za, to chyba jakiś taki w ogóle... Znaczy to jest bardzo spoko, ale jakby to chyba takie specjalne założenie było, nie? Ej, generalnie mam wrażenie tylko, że tutaj mam za cicho dźwięki poustawione. O, elo. Gotówka, widelec. Weź. Tak szczerze, mogę to ten? Opcję. Dźwięk. Albo nie, wait. Tu 40, ale tu weźmy sobie tak na... Tak na 50, w sensie... O tak zróbmy, żeby było ciszej. Go on outside, sweetie. Go look around the neighborhood. Go on outside, sweetie. A ja coś się stanie, jak będę tak kilka razy naciskał? Go look around the neighborhood. Aha. Was that you? Oh my god. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. O nie! Nie! O, a tam kasa leżała na tym. Ej, ale to jest chamstwo. Po prostu czuję się wyrzucony przez... Go out and be a kid, for Christ's sake. Takie normalne dziecko. Ale tato, ja jestem normalny. Panie tato. J. No to ja widziałem już. To wszystko widziałem, dobrze. To... Ej, a mogę to rozwalić pierdem czy coś? Tam widzę jakąś... coś... No, nie wiem. Pewnie jakoś kiedyś będę mógł rozwalić, nie? Żeby tam wejść i to zebrać. No dobra, no to tak trochę powiedzmy... To jak trochę powiedzmy, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby iść po prostu przed siebie. Witam serdecznie. Czy tu mogę coś? Nie, nic nie mogę. To nie. Żeby tak na nasze nieszczęście iść po prostu zgodnie z fabułą i poszukać sobie, prawda, nowych przyjaciół. No, no na pewno nie znajdziemy ich. Peruka, surfer, okej. Okay. Na pewno nie znajdziemy ich w grze League of Legends, prawda? League of... Powinno być w ogóle League of Legends. You shall die by my warhammer, drow elf! Nuh-uh! I banish thee to the forest realm! No way, I banish you first! Aha! You can't hold out much longer! Help!
buddy! I can't hold out much longer. You grab mud on that one? Ow! Ow! Ouch! Okay. Dobra, pomóż Buttersowi. O nie! That's cheating. I'm gonna tell my mom. Powiem babie. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. O nie! To jest Butters! Miłosierny, jest paladynem. Wszyscy uwaga, bawi się z nami nowy dzieciak, tararara, nikt mu nie będzie dokuczał. Okej, okay. Oj, tutaj nam się jakby odblokowało, powiedzmy. Aha, bo to po prostu na tym, no dobrze. Mamy swojego bookface'a prywatnego. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Wspominał o twoim przybyciu. Did I Colorado? Why are you wearing your hair like that? Koopa Keep. Jeb, Gandalf Szary, znaczy się Butters Szary, a nie. All hail the Grand Wizard! Nie Butters, so, you are the new kid. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Pokaż mi swoje towary. Ha, teraz nie mogę wyjść, tak? Okej. Okay. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, mom, not now. Okej. Okay. Klucz do garażu Cartmana, to całkiem spoko opcja. Siema. Don't talk to her, she's not part of the game. Don't talk to her, she's not part of the game. I co, ale ona nic? Halo! Boga ci obrażam, pierdzę pod krzyżem. Nic? Chamstwo i patola, no nic, no dobra, no nie, to nie, no nie chciałaś pobawić, to nie. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Byle nie założył armoru dla Femaly. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ej, ale generalnie... Nigdzie nie idę, luz. Ej, ale generalnie... Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Cave, you're insane now. If you want to be healed, you must Cave, you're healed. Aha, czyli to nas generalnie jakoś tam leczyć będzie, tak? Okej. Okay. Yes, the pool of vision. Beautiful, isn't it? A, czyli tu się nic nie dzieje. Ej, ale generalnie strasznie mnie jarają... o, Jonquil. A, okej. Okay. Okej, okay, kwiatek dla księżniczki. No dobrze, księżniczko Kenny. Strasznie jarają mnie takie klimaty, takie właśnie na ala średniowiecze, nie? Po prostu jest to dla mnie coś... Coś pięknego. Maybe you have diabetes. My health is as incurable as my diabetes. The power of diabetes is both a gift and a curse. But mostly, the Grand Wizard will hold snacks if we talk off script. Stick to your lines. No talking, Scott. Okej. Okej, okay, spoko, fajnie. Ej, a mogę wejść tam na górę? W sumie tego nie sprawdziłem. O, mogę, ej, no i faza. Jakiś tutaj, prawda, easter egg? Coś, coś do wzięcia? Aha, okej. Okay. Okej, dobra, spoko. Czyli generalnie ojczyzna dragów i innych pierdoletów. Dobrze, jeszcze weźmy sobie, pogadajmy z tym tutaj człowieczkiem. Dzień dobry. That's the line the Grand Wizard gave me. Sorry, but the Grand Wizard told me to stick to the script. That's the line the Grand Wizard gave me. Okej, dobra, dobra, dobra. Tu nic więcej nie mogę zrobić. Boże, co za brednia w ogóle? The Wizard Stump. Perhaps one day I will show you what it does. Some say he who discovers the secret of the Wizard Stump, the Wizard Stump. Perhaps one day I will show you what it does. Czyli nie chcą mi pokazać jeszcze. Ah, you have located the training area where our massive army wants to fight. A dobra, czyli teraz generalnie chyba będzie zostaniemy przeprowadzeni przez jakiś taki tutorial, nie? Dobrze myślę? Dobra, pogadajmy z nim, skoro tak. Dzień dobry. You've been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Twoje imię brzmi Ravik. You entered douchebag, is that correct?
Are you sure you want to keep the name Douchebag? Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Wojownik, mag, złodziej czy Żyd? O mój Boże. Znaczy, generalnie najczęściej to bym wybierał magę, ale ten Żyd mnie kusi. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. A mage is like a wizard, only not as cool. Weźmy tego maga. Nie, no ja mam jakąś w grach ja mam jakąś słabość do magów. We welcome to our kingdom, Douchebag the Mage. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Okej, dobra. Dzień dobry. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Dobra, pokaż mi magiczną różdżkę. Pewnie to jedyne, co mogę kupić, prawda? A jak, dzień dobry. No to weźmy ją sobie, może zobaczmy. I może od razu sobie ją kupmy. Niesamowite, dobra. Zróbmy sobie wstecz, bronie byliśmy, a tak to mogę jakiś sprzęt. Strapony, Boże. Jezu, co za zło w ogóle. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and don't waste your money on tips and rumors. Aha, okej, okay, dobra, spoko. Dobrze, to wyposażmy się w broni. Co mogę, jak mogę to wyposażyć? Wyposażyć, dwa razy kliknę to też? Też. Spoko, tu mam magiczna opaska mocy. Pipa większa o jeden. Cokolwiek by to nie znaczyło, prawda? Obrażenia ogniste o 10%, o 5% mniej obrażeń przy bloku. No dobrze, bo rozumiem, że to też wyposażony jestem. A, tutaj się ptaszek pojawia, okej. Okay. Brudka nikczemnego kartmana. Nie, ale nie chcę brudki. Czarne oko jest spoko, peruki nie chcę, widelec. Nie, mikstura leczenia, ten health potion może być. Czy ja mam tą różdżkę? Mam, bo coś mi tu nie pokazuje. Okej, okay, dobrze, lećmy dalej. You have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Tak. Szlachetność rycerza. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. What the fuck? Okej, okay, aha, wybierz czynność. No dobrze, no to jedyne co mogę, tak? Karabinków. That all you got? Oh my god, it's butters all over again. Coś okay, nie przeczytałem. Look, try putting your back into it at the last possible moment. A, to jeszcze raz muszę klikać. Okej. Dobra, luz, już mam. Ej, kliknąłem, co jest? Dobra, jebać to, jeszcze raz. Ej, spoko. No. Jeb, z karabinków. I dodged that. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Aby wykonać blok, kliknij. Okej. Okej. Prepare yourself. Chroń klejnoty. Fuck. No, I said protect. Protect your bows. Chroń jaja. Fuck yeah. That's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Blok niweluje pewną część obrażeń, które zadałby atak przeciwnika, okej? Okay? All right. It's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king and I say it's PP. Douchebag, use your mage ability to make Clyde pay for insulting the king.
Oddech smoka usmaż swój cel strumieniem ognia. Przy idealnym wykonaniu wywołuje efekt podpalenia. Ale to co ja mam tam jeszcze zrobić? W sensie, czy ja powinienem tam coś klikać, czy coś? Klikaj! Okej, o Jezu, Sicku, za nim... Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Critical hit. Aj, się nie obroniłem. O nie, o nie. Dobra, jeszcze raz. Już, ja mu zaraz nie mam pipy. Jeep z karabinków. Jeez, pisty obudu. Fuck yeah! Nie ma synek, nie dla psa kiełbasa. Tylko nie zwróciłem uwagi, czy jest gdzieś... Dude, that was awesome! You were all like, bing, the crowd was all like, nah, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Dobra, skopaliśmy mu dupsko. Yay, wee! Ej, generalnie gra jest bardzo fajna, przyjemna i w ogóle w lui mi się podoba, ale ten... Ale jeszcze troszkę chaotycznie to wygląda. Okej. Okay. Aha, to już oddałem kwiatek, tak? Okej, okay, dobra. I co, i coś mi to dało? Nic mi to nie dało. Ej, ale mapę mamy. Nie, no faska. Faska, jesteśmy tu. No dobra, spoko. A to jest nasz dom, nie? Nie, to jest dom Battersa, to jest nasz. I tu jakieś skarby. Okej, okay. A i mamy ten klucz do tego, do garażu Cartmana. Okej. Okay. Trzech nowych znajomych, cieszy mnie to niezmiernie. Subcio. No dobrze, słuchajcie, nie wiem ile to jeszcze... No dobrze, jeszcze... Ach, kurczę, wciąga ta gra. Nie bardzo mam co mówić przy niej, bo tu... The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. Dialogi mówią same za siebie. Human and elf are willing to die. The stick of truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Someone has sounded the alarm! Alarm, alarm, alarm! What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! O mój Boże! Ktoś ogłosił alarm! A nowa wiadomość, jak mogę ją sprawdzić? O! Polub, jeśli uważasz, że jestem najpiękniejszą białką. O mój Boże! O mój Boże! Co to jest w ogóle? Aha, to mogę tylko patrzeć na niego, tak? Okej. Zaraz, nie pali się, luz. Tu jakieś wielkie plany. South Park, Tiruriru. To trochę wyglądało jak kupsztel, ale dobra. Tu nic ciekawego nie ma. No dobra, no to idziemy pomóc. Dlaczego tu nic nie ma? Ja coś pewnie pominąłem, ale... Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Climb! Guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! The stick is ours! Meanie! O nie! Ty draniu! O nie, jep z karabinków! Ich jest dwóch! Do it, douchebag! Kick these elves' asses! O nie! Ich jest dwóch! A my sami! Take this! Aha. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Dobra, luz. Mam jakieś potiony. Aha, to ja muszę użyć, tak? No dobrze, użyj. Na sobie. Jedz, wcinaj. Każdy, że może użyć... wykonać atak, tararara. Okej, dobra. You can have one potion every turn. I asked for five, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks.
Fuck yeah, nie ma. Block all the attacks, you get a counter attack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. To już tych w jego dupsko, to po prostu coś pięknego. O tak. No i pięknie, no i to jest coś. Coś cudownego. Nie, to po prostu. Po prostu będę. W sumie to mógłbym go rozwalić tak bez tego. Tak po prostu różdżko. No właśnie. Ej, dobra, zaczynam ogarniać, nie jest źle, nie ma tragedii. Zwycięstwo! Łuk Freyera, mikstura leczenia, mikstura mocy. Przegrywasz, co ty robisz? O nie, i tego kotka biednego bije. Ej, dobrze, skopmy im dupsko i będziemy kończyć. Taki jest plan na dzisiaj. Niedobre elfy! Jak możecie? Okej. Okay. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Okej, okay, robimy tak. Aha, okej. Okay. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. Okej, okay, wrogowie w pozycji riposty potrafią odpierać ataki, żyje wobec nich strzał lub zdolności. Okej, okej. That archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Przejdź na strzały. A tak. I have to go to the bathroom. Motherfucker! Douchebag, use your arrows. Take out the archer. Do what I say or you can't play anymore. Pięknie. Suck it. Sipałe. Oh yeah. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Okej, okej, nie ma problemu, to teraz uwalimy go z różdżki. I z karabinku. Pięknie, tak jest. I leżą dwa elfy. Cieniasy, weźmy z niego luta. Figurka Filipa. A gdzie Terence? Ej, ale tak serio, to poza tym, co bije jeszcze tego kotka biednego, to... Nie grzecz na kicia. No dobra, a tutaj to też jest ich dwóch. O, wy, i tutaj w jakichś kaskach, tak, to się nie robi. Nie wiem jeszcze, co osłona robi. Uderzaj. Okej. Okay. Czyli możemy zrobić tak. Aha, okej. Okej, dobra. Pancerz obniża obrażenia wszystkich ciosów. W walce z silnie opancerzonymi przeciwnikami najlepiej spisuje się ataki na maksa i zdolności, które zadają duże obrażenia pojedynczym ciosem. To tu jest ten pancerz, tak? Okej, okay, czyli wychodzi na to, że tak i tak. Spalić muryjek? Nie, no dobra, weźmy tak, bo nie wiem, czy będę miał potem pi... Nie wiem, czy będę miał potem pipę, żeby mu ten... Żeby mu... żeby odnowić ją sobie. No chyba nie bardzo. A rzeczywiście słabo wchodziły też hity teraz. Tak po jeden HP, coś takiego. Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that. Yeah, I can. You're banished and lost in time and space. Yeah, go home, Clyde. You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, this new kid may be a douchebag, but he sure can fight. Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag,
I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Spiders, go with him! Tylko nie szóstoklasiści. Dobrze, moi mili państwo. O, ulepszenie dostępne, cokolwiek to jest. List do tokena, aha, okej. Okej, dobrze, nowe zadania, inne rzeczy. Zapiszmy grę, stwórz zapis. Stwórz nowy zapis. Okej. Okej, spoko. Dobrze, moi mili państwo, generalnie sama gra jest dosyć ciekawa i przyjemna. Znaczy, no co ja będę chrzanił głupoty? No generalnie South Park sam w sobie jest po prostu wyśmienity. Mam nadzieję, że tak powiem, te moje przeprawy i moje przygody z tym South Parkiem. Nieważne. Moje przygody z tym South Parkiem wam się spodobają i gdzieś tam jakoś wpadniecie pooglądać. Tymczasem będziemy dalej to kontynuować. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film, jeśli nie z South Parka, to z Magiki albo z innych filmów na tym kanale. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia, do zobaczenia w Koopa Keep albo gdzieś indziej. Dzięki śliczne, do zoba i cześć i czołem. Psst, psst, założyłem funpaga na face boku, na bookface'ie. Można lickować.